dla nas wielki dzień, ważny dzień, jubileusz dziesięciolecia istnienia i działalności Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wiem Więcej. Myślę, że osiągnięcia nasze mówią same za siebie. Jesteśmy zauważalni w mieście. Posiadamy złoty certyfikat profesjonalnego działania przyznawany przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu, a takich wyróżnień posiadają tylko 43 uniwersytety na ponad 700 działających w Polsce, a jest to nasz powód do dumy i chluby. Studentów liczba oscyluje wokół setki. Jedni przychodzą, inni odchodzą. Trudno w tej chwili precyzyjnie określić liczbę, ale to są nasi wierni studenci, wierni członkowie, na których możemy liczyć, którzy poświęcają swój czas, ażeby przyczynić się do dorobku naszego stowarzyszenia. Bardzo lubię zajęcia prowadzone przez uniwersytet, jakkolwiek nie miałam wielu okazji uczestniczenia w zajęciach na żywo, bo pandemia. Sprowadziłam się z Wrocławia dopiero rok temu, jakkolwiek wcześniej brałam udział w jakichś tam okazjonalnych uroczystościach, ponieważ no, pani prezes moją przyjaciółką, także mnie tam zawsze ściągała. Bardzo mi się podobają zajęcia na przykład z treningu umysłu. Do tej pory brałam udział w nich tylko przez internet, ale no, w ogóle spotkanie się ludzi w tym samym mniej więcej wieku jest pożyteczne moim zdaniem. Tych form działalności mamy ogromnie dużo. Są to i projekty, w których od lat bierzemy udział, i projekty nie tylko na szczeblu lokalnym, miejskim, ale i marszałkowskim oraz wojewódzkim, ogólnopolskim. Ostatni nasz duży projekt właśnie na szczeblu wojewódzkim był to projekt, który kończyliśmy w okresie pandemii, ale byliśmy zobligowani do jego zakończenia. Nosił tytuł Ocalić od zapomnienia i był poświęcony zakładom radomszczańskim, właściwie historii przemysłu radomszczańskiego na przykładzie metalurgii Komuny Paryskiej. I był to projekt pod patronatem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych EUN. Wielki projekt, wernisaż wystawy, ponieważ projekt składał się z wystawy, z wywiadu z byłymi pracownikami oraz filmu. Wernisaż odbył się w ubiegłym roku, 1 października. Pan prezydent zaszczycił naszą wystawę.